Proszę Państwa, teraz już poproszę o oficjalne Państwa powitanie, otwarcie konferencji prezesa Xelion, domu inwestycyjnego Xelion, pana Krzysztofa Prasała. Panie prezesie, zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa niezwykle serdecznie. To naprawdę duża przyjemność i no, taki zaszczyt gościć tutaj Państwa, bo to, co wyróżnia te nasze spotkania, to, co jest w nich wyjątkowe, to właśnie ludzie. To jest takie wspólne spotkanie, czas na spotkanie, oderwanie się od tego szaleńczego biegu i wspólne zastanowienie się, porozmawianie o gospodarce, o rynkach, no, o portfelach również naszych, o wszystkich tych rzeczach, które mogą wpływać na nasze portfele. A w tym roku, proszę Państwa, to wydarzenie ma dla nas szczególny charakter, ponieważ obchodzimy 20-lecie działalności. Zanim jednak no, przejdę do tej historii, do przypomnienia kilku faktów z naszej historii, jakby pochwalenia się również naszymi osiągnięciami, pozwólcie Państwo, że wspólnie powitamy naszych gości specjalnych, którzy dzisiaj do nas dołączyli. Chciałbym powitać pana prezesa Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. Witamy pana prezesa. Pan prezes zgodził się również wygłosić wystąpienie inauguracyjne otwierające nasz kongres, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Witam również pana profesora Łukasza Harta z Uniwersytetu Warszawskiego, członka Rady Polityki Pieniężnej, kadencja 2016-2022. Jest z nami również pan dyrektor Michał Karpowicz, zastępca dyrektora NASK, dyrektor do spraw naukowych. Bardzo nam miło. Witam również panią doktor Katarzynę Niewińską, Uniwersytet Warszawski, adiunkt w katedrze finansów, systemów finansowych gospodarki, tak, dokładnie, tak. Proszę Państwa, witam również wszystkich naszych prelegentów, których będziemy gościli dzisiaj na scenie. No, to są eksperci zarządzający funduszami, prezesi, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie do podzielenia się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat, no, które nas tak bardzo interesują w ramach tych bloków, które dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy, czyli trochę o polskim rynku akcji, o polskiej giełdzie, o akcjach amerykańskich, ale również o rynku długu. Proszę Państwa, myślę, że też wszyscy to czujemy. Może nie wszyscy mają odwagę o tym mówić, ale podskórnie to wyczuwamy, że coś się zmienia. Jesteśmy świadkami końca pewnej epoki. Obserwujemy zmierzch globalizacji, takiej liberalnej, beztroskiej globalizacji, która no, w gruncie rzeczy przebiegała w sposób niezakłócony. Gdzieś te trendy geopolityczne były mocno w tle, ale one nie odgrywały głównych skrzypiec. Dopiero teraz dochodzą do głosu i ten obecny świat, dzisiejszy świat jest zdecydowanie bardziej no, spolaryzowany i właśnie wielobiegunowy. No, to jest właściwie na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat to się niesamowicie zmieniło. Mamy, proszę Państwa, wyglądało tak, proszę Państwa, że Stany już nie są tym jedynym supermocarstwem. Tak? Nie mamy też tych dwóch rywalizujących ze sobą bloków. To jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Mamy na wschodzie Rosję, prawda, i Chiny, które realizują swoje interesy, ale są też jednocześnie tymczasowo związane takim taktycznym sojuszem. Mamy Zachód, który nie jest jakąś jednością. Tam też pojawiają się konflikty, pojawiają się różne interesy, grupy interesów. Co najlepiej pokazał konflikt, wojna w Ukrainie. Mamy, proszę Państwa, Indie. No, w tym roku Indie wyprzedziły pod względem ludności Chiny, czyli najludniejszy kraj w chwili obecnej na świecie z dużymi ambicjami, na szczęście gospodarczymi. Mamy też blisko nas, prawda, Bliski Wschód ze swoimi nierozwiązywalnymi problemami, czego niestety jesteśmy od kilku tygodni świadkami. A dodatkowo, prawda, tutaj do bram Europy puka
najszybciej zaludniający się kontynent, a jednocześnie najbiedniejszy kontynent, czyli Afryka. No, no iście rzeczywiście wybuchowa taka mieszanka geopolityczna, do tego no, gdzieś tam podsycana, wzmacniana takimi trzema trendami, bo mamy wojny handlowe, ten protekcjonizm i wojny handlowe, mamy właśnie zmiany klimatyczne i zmiany demograficzne, to właśnie 3D, czyli deglobalizacja, dekarbonizacja i demografia. To jeszcze to wszystko napędza. A jakby tego jeszcze nie było dosyć, to proszę Państwa, rozpoczyna się właśnie nowy bój. Bój o prymat technologiczny, o dominację technologiczną. Wyścig o opanowanie sztucznej inteligencji. Bo dlaczego to jest takie w ogóle ważne? Bo ten, który pierwszy opanuje i będzie w stanie wykorzystać dobrze sztuczną inteligencję, prawdopodobnie uzyska no, znaczącą przewagę. I to być może na kilkadziesiąt lat. Tak więc no, można powiedzieć, że żyjemy w świecie, który się bardzo mocno zaczął zmieniać. Nabrało to dużo większej też dynamiki. Można powiedzieć, że za chwilę nie będzie w ogóle śladu po tym globalnej współpracy, po globalnym rynku. Ale czy rzeczywiście mamy się czego obawiać? Czy takie twierdzenia są uzasadnione? No nie do końca. Nie do końca dlatego, że po pierwsze nie da się tak łatwo zrezygnować z globalnego rynku. Pewne jego elementy, trendy są po prostu nieodwracalne. I dane ekonomiczne to jasno wykazują, że takie no, informacje, zapowiedzi zmierzchu globalizacji są chyba jeszcze przedwczesne, bo jeżeli przyjmiemy, że globalizację możemy zdefiniować jako udział globalnego importu i eksportu w światowym PKB, no to nadal jesteśmy na historycznych poziomach, około 50%. Więc nie jest tak źle z tą globalizacją. Po drugie, w miejsce tych istniejących sojuszy i kooperacji powstają przecież nowe. I nawet jeżeli one będą zdecydowanie bardziej sfragmentaryzowane, właśnie geopolitycznie sfragmentaryzowane, to każdy taki sojusz będzie dążył też do nawiązania i zawiązania pewnych więzi ekonomicznych. Więc to też będzie no, sprzyjało jakiejś współpracy gospodarczej, będzie też sprzyjało pośrednio globalizacji. Więc to jest bardzo ciekawe, bo mamy taki moment, w którym obserwujemy dwie współbieżne tendencje. Czyli z jednej strony geopolitycznie napędzaną fragmentaryzację, a z drugiej strony globalizację. A jeśli jest, proszę Państwa, tak, że możemy globalizować poprzez fragmentaryzację również, no to jeśli tak rzeczywiście się okaże, to mamy coś, co może być przyszłością. A im lepiej poznamy wyznaczniki tej przyszłości, no, tym lepiej będziemy w stanie się wpisać w te trendy. No bo po co tutaj dzisiaj się spotykamy? Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby właśnie zrozumieć lepiej czynniki i wyznaczniki i przede wszystkim nowe trendy, które wiążą się z tą nową epoką, lepiej się na nie przygotować i lepiej na nie odpowiedzieć również w naszych decyzjach inwestycyjnych. Ale proszę Państwa, o tym będziemy jeszcze dzisiaj dużo mówić w ramach dyskusji, które są dzisiaj przed nami. Pozwólcie teraz, że przejdę, zabiorę Państwa w taką już obiecaną krótką podróż w czasie, to znaczy do przedstawienia historii Xelion i naszych osiągnięć. To, proszę Państwa, nie jest wykres giełdowy, chociaż no, wygląda nieźle, całkiem imponująco. Oczywiście no, nie jest liniowy, ale na rynkach kapitałowych to nie występuje, więc no, ciągły wzrost wygląda naprawdę dobrze. Ten wykres ilustruje wartość aktywów, Państwa aktywów zainwestowanych w Xelion. To wszystko zaczęło się w 2003 roku, kiedy spółka PKO Informatyka została przekształcona wtedy w Xelion Doradcy Finansowi, czyli no, mamy korzenie z branży IT, można powiedzieć. No ale nastąpił wtedy ten dynamiczny, no, choć na początku tego nie widać, ale no, budowanie zespołu, rekrutacja, prawda, mozolne pozyskiwanie pierwszych aktywów. To wszystko wymagało czasu, bo to wszystko opiera się na zaufaniu. W końcu w 2007 roku udaje nam się dojść do poziomu
miliarda złotych aktywów. No później następują no pewne przeciwności rynkowe, prawda? Ale pomimo tych przeciwności rynkowych nadal się rozwijamy i w 2012 roku dochodzimy do takiego wniosku, że potrzebujemy rozszerzyć naszą działalność, potrzebujemy nowych instrumentów, potrzebujemy Państwu dać szersze spektrum inwestycyjne i przekształcamy się w dom maklerski. No to jest taki transformujący moment w naszej historii. Po tym następuje taki gwałtowny, szybki rozwój naszej firmy. I tak docieramy do roku 2017, kiedy wycofujący się z Polski UniCredit zdecydował się również na odsprzedaż akcji udziałów w Xelion do banku PKS-a. W tym samym momencie też zapada decyzja właśnie o tym, taka kierunkowa, aby tą część brokerską związaną z obrotem giełdowym wydzielić i przenieść do banku, a tą pozostałą część Xeliona sprzedać. No mamy później dość trudny, rzeczywiście to nakłada się na taki trudny okres rynkowy, mamy jeszcze po drodze COVID, ale w marcu 2021 roku docieramy do poziomu 5 miliardów aktywów. 6 miesięcy później dochodzi do kolejnego takiego bardzo ważnego wydarzenia w naszej historii. Dochodzi finalnie do tej transakcji sprzedaży firmy Xelion. Nabywcą i 100% właścicielem Xeliona zostaje Quercus, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, renomowany, duży polski asset manager, spółka notowana na warszawskiej giełdzie. Proszę Państwa, no w chwili obecnej nasze aktywa, jeszcze może się cofnę, nasze aktywa wynoszą 5 miliardów, przekraczają 5 miliardów 300 milionów. To niewątpliwie olbrzymi sukces. Jesteśmy liderem no z ponad 40% udziałem w rynku wśród firm takich niezależnych jak my, firm doradczych. To pokazuje, że idziemy dobrą drogą, także że zdobywamy coraz większe zaufanie i za to zaufanie bardzo Państwu dziękujemy. Traktujemy to też również jako zobowiązanie do tego, żeby pracować dalej ciężko nad poprawą jakości naszych usług, nad rozwojem naszej oferty produktowej i to robimy. No i jak to często w życiu bywa, no za każdym sukcesem stoją ludzie i no nie inaczej jest w przypadku naszej firmy. To, co nas połączyło i to, na czym zbudowaliśmy tą firmę, to partnerstwo. Znaczy to nie tylko w ramach relacji w ramach firmy, ale również cały nasz model biznesowy, relacje z państwem, z naszymi klientami, oparliśmy właśnie na takim długoterminowym partnerstwie. I to było dla nas jakby no, tym czynnikiem no, zawsze wyznaczającym kierunek rozwoju. No mamy 170 doradców, którzy bezpośrednio obsługują swoich klientów, partnerów Xelion, którzy obsługują klientów. Te osoby są w spółce od lat i na lata, dzięki temu też no, znają dobrze swoich klientów, potrzeby swoich klientów i to jest jakby właśnie ta gwarancja tego, że ten model biznesowy no, spełnia te najwyższe standardy i dba o tą jakość. To, na co też zwracamy dużą uwagę, to otwarta komunikacja, w szczególności w tych trudniejszych momentach, nie kiedy jest dobrze i no, zarabiamy dużo wszyscy razem, tylko kiedy rzeczywiście jest troszeczkę trudniejszy okres na rynku, wtedy ta komunikacja jest jeszcze ważniejsza. Nieustannie się rozwijamy naszą ofertę, ale wykorzystujemy też właśnie technologię. Od 2 lat mamy już zastosowania praktyczne sztucznej inteligencji w ramach narzędzi, które wykorzystujemy. Może o tym jeszcze za chwilę. No i takie spoiwo, coś, co nas wszystkich łączy, to znaczy ta pasja, zaangażowanie, to są pasjonaci, miłośnicy rynków kapitałowych, gospodarki, no creme de la creme, jeżeli chodzi o doradców, tutaj to wszystkich nas jakoś tak bardzo mocno też spaja i właśnie łączy. No i to, co też wspiera od pewnego czasu ten rozwój, to też taka wspierająca struktura właścicielska, bo 25% udziałów w chwili obecnej w Xelionie należy do kadry menadżerskiej oraz do doradców. No to daje, jest takim gwarantem takiej przedsiębiorczości, sprawczości, ale również odpowiedzialności za bezpieczny i zrównoważony rozwój firmy. To jest bardzo ważne w finansach, proszę Państwa. I
To, co jest takim kolejnym elementem, który dokładamy, na który bardzo zwracamy uwagę, no bo to chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że w dzisiejszych światach dzisiejsze inwestowanie wymaga ciągłego dostępu do wiedzy, wymaga ciągłego podejmowania decyzji inwestycyjnych i my to właśnie dajemy poprzez nasze wsparcie analityczne, poprzez nasz zespół analityczny. To dzisiejsze spotkanie, jak dzisiaj, no też jakby jest taką emanacją naszej potrzeby zapewnienia tej informacji inwestycyjnej z najwyższej półki. Bardzo, bardzo jesteśmy do tego przywiązani. No i oczywiście na sam koniec dnia z tą wiedzą coś trzeba zrobić, dlatego dużo też starań czynimy w kierunku wspierania tego procesu inwestycyjnego. No bo dajemy nie tylko szeroką ofertę wyselekcjonowanych produktów, to jest około 1000 strategii inwestycyjnych, ale również, a właściwie może przede wszystkim dokładamy tą wartość dodaną w postaci usług naszego doradztwa inwestycyjnego. To jest, proszę Państwa, usługa, która odpowiada na pytanie, które nas dzisiaj tutaj wszystkich zgromadziło na tej sali. No bo cóż to jest za pytanie? No Państwo je doskonale znają. Jakie pytanie najczęściej zadajecie naszym doradcom? W co inwestować? My czy wyżyjemy tym pytaniem i mamy odpowiedź na to pytanie. Naszą odpowiedzią na to pytanie jest usługa doradztwa inwestycyjnego, właśnie usługa, w której między innymi od 2 lat wykorzystujemy elementy sztucznej inteligencji, a konkretnie uczenia maszynowego, gdzie po prostu doszliśmy do wniosku, że maszyny szybciej, sprawniej, lepiej wykonają pewne czynności za nas, a my będziemy mieli więcej przestrzeni do tego, żeby móc właśnie pracować nad nowymi usługami, nowymi produktami, czy mieć również czas na spotkania z Państwem, takie bezpośrednie, indywidualne, ale również takie jak to dzisiejsze, większe. A no powiedzmy to sobie szczerze, jest duża wartość w takim spotkaniu jak dzisiaj. To, co dzisiaj tutaj usłyszymy, to, o czym mówimy na tych kongresach, ma potem kapitalne znaczenie dla rozpoznania właśnie tych trendów przyszłości. No bo właśnie po to tutaj jesteśmy, żeby wpisać się w te trendy, wykorzystać później tą wiedzę do budowy portfeli, do inwestowania, czego Państwu po prostu życzę. No życzę udanej konferencji, udanych spotkań, rozmów i dobrych stóp zwrotu na sam koniec dnia. Dziękuję bardzo.